Dzień dobry, witam studentów Akademii Dojrzałego Astronoma. Dzisiaj spotkanie z Marsem. Ostatnio mieliśmy opozycję Marsa, także lądowanie sondy na jego powierzchni, więc wydaje się, że temat jest dosyć na czasie. Jakieś pierwsze skojarzenie z Marsem? Dla mnie pierwsze skojarzenie to takie: Mars wstąpił mu na czoło, czyli zmarszczył czoło albo w gniewie, albo w złości, albo w zdziwieniu. Generalnie zmarszczki są jakimś, czy słowo zmarszczki mają gdzieś swoje źródło właśnie w Marsie. Możemy też powiedzieć patrzeć albo słuchać Marsem, czyli słuchać ze zmarszczonym czołem. Znalazłem też w wierszu Małgorzaty Malangiewicz taki cytat. Platanom stuletni Mars wstąpił na czoła, na gzymsach promienie czekają o świcie. Być może te platany były bardzo stare i dlatego już pomarszczone. U Fredry w Zemście jest taki cytat. Z tego stroju i z tej broni marsowego znać piastuna. Czyli jakiegoś starego żołnierza, powiedzielibyśmy wiarusa. Samo słowo marszałek zawiera w pierwszej części tego słowa słowo Mars. No bo marszałek to też swego rodzaju bóg wojny. Mamy na myśli marszałka wojskowego, oczywiście niecywilnego. Nie tak dawno właśnie na Marsie wylądowała sonda Perseverance. Nigdy nie wiem do końca, jak się to wymawia. Otwierając w zasadzie nowy rozdział w badaniach naszego czerwonego sąsiada. Slajd, który Państwo widzicie, jest fotomontażem. Powstał jeszcze zanim Perseverance wylądował na powierzchni Marsa. Skąd bierze się ta fascynacja Marsem? Jej początki sięgają starożytności i przez wieki nie tylko nie osłabła, ale najwyraźniej widać wzrost, zwłaszcza przy okazji lądowań kolejnych sond. W starożytnej Grecji niezbyt lubiany Ares, bóg wojny, jeździł rydwanem zaprzężonym w dwa konie, Fobosa i Deimosa, czyli grozę i strach. Przemierzał swój szlak, czyli gwiazdozbiory Zodiaku, niemal w 2 lata i kiedy przebywał w Skorpionie, był niemal nie do odróżnienia od najjaśniejszej gwiazdy tego gwiazdozbioru, czerwonawo świecącej Alfy Skorpiona, czyli Antaresa, przeciw Marsa, taką nazwę nadali mu Grecy, dla odróżnienia od samego Marsa. Starożytni Rzymianie z kolei uwielbiali swojego Marsa, stawiali mu świątynie, był jednym z najważniejszych bogów, być może dlatego, że Rzymianie to naród był wojowniczy, a może dlatego, że jednym z atrybutów Marsa był wilk, który zresztą był czczony w Rzymie, jak wiemy, miał związek z założeniem Rzymu. Planeta Mars. Doba na Marsie trwa nieco więcej niż na Ziemi, bo 24 godziny ziemskie, 37 minut i 22 sekundy. Okres orbitalny to jest 687 dni, czyli 1,88, no prawie 2 lata ziemskie. Masa Marsa to zaledwie 1/10 masy naszej planety. Średnica zaś jest o połowę mniejsza, czyli jest to w sumie niewielka planeta. Mars posiada cienką atmosferę, która jest zbudowana w 95% z dwutlenku węgla. Ciśnienie przy powierzchni wywoływane przez tę cienką i rzadką atmosferę jest 100 razy słabsze niż ciśnienie wywoływane na Ziemi przez naszą atmosferę. Czerwoną barwę zawdzięcza minerałom zalegającym jego powierzchnię, które zawierają znaczne ilości tlenków żelaza, czyli rdze. W zasadzie większą powierzchnię Marsa pokrywa pył tlenków żelaza. Podobny kolor jednak można spotkać także na Ziemi. Weźmy taką pustynię Nafut w Arabii Saudyjskiej.
to pustynia składająca się z średnioziarnistego piasku o dużej zawartości węglanu wapnia i właśnie z dużą zawartością tlenku żelaza, stąd też ma czerwony kolor. Niektóre wydmy mają tam kolor taki czerwonawo-żółty, ale większość jednak czerwonych. Tutaj Państwo widzicie na zdjęciu fragment tej pustyni. W odróżnieniu od Marsa tutaj rosną kwiatki. No i tak łatwo chyba poznać, że to nie zostało zrobione na Marsie, tylko na Ziemi, ale reszta w zasadzie jest taka sama. Po wynalezieniu lunety i pierwszych teleskopowych obserwacjach, które przeprowadził Galileusz, jego śladami poszli kolejni i przez coraz doskonalsze lunety widzieli coraz więcej. Huygens odkrył na powierzchni Marsa jasne i ciemne obszary, natomiast Cassini, wykorzystując te ciemne plamy, wyznaczył okres obrotu planety. Herschel z kolei odkrył w pobliżu biegunów czapy polarne. To wszystko jeszcze w XVII wieku. Tu ciekawostka. Czapy polarne Marsa zbudowane są z lodu wodnego. Przede wszystkim z lodu wodnego, a nie jak wcześniej sądzono ze stalonego dwutlenku węgla, czyli tak zwanego suchego lodu handlowego. Północna czapa polarna niemal w 100% zbudowana jest z wody. Jest zresztą duża, ma średnicę ponad 1000, prawie 1100 km i pokrywa obszar od bieguna aż do 80 równoleżnika. Natomiast południowa jest nieco mniejsza, zaledwie około 400 km średnicy, ale jest znacznie grubsza. Także ilość lodu na obu biegunach jest praktycznie taka sama. Przy czym południowa czapa polarna ma tylko rdzeń wodny, natomiast zimą obrasta jeszcze ze stalonym dwutlenkiem węgla o grubości przekraczającej metr, no i znacznie rośnie, jeśli chodzi o powierzchnię. Można to zobaczyć nawet przez niewielką lunetę. W 2018 roku sondy odkryły, że pod powierzchnią tej południowej czapy, czyli pod tym grubszym lodem, znajduje się jezioro wody płynnej. Podobnie jak na ziemskiej Antarktydzie, pod 3-kilometrową warstwą lodu mamy jezioro Wostok. Zresztą pod koniec XX wieku, gdzieś tam pod koniec lat 90. Niemcy, Francuzi, Anglicy razem z Rosjanami próbowali przewiercić się przez lód, ale powstrzymano się ostatecznie. Wiertło zostało zatrzymane 120 metrów nad taflą jeziora, ponieważ w rdzeniu, który wyciągnięto z tej głębokości, okazało się, że są drobnoustroje, czyli jest życie, a wewnątrz tego odwiertu znajdowało się jakieś 60 ton ropopochodnych substancji, które miały zapobiegać zamarzaniu tego wiertła, więc po przewierceniu to jezioro zostałoby zanieczyszczone. Ale w 2012 Rosjanie jednak przewiercili się do końca. Dzięki temu wiemy z próbek pobranych z jeziora, że woda w nim jest wielokrotnie bardziej nasycona tlenem niż na przykład wody oceaniczne. Drobnoustroje, które tam żyją, musiały przyzwyczaić się w jakiś sposób do tego nadmiarowego tlenu. A skąd ten tlen? Prawdopodobnie z dużego ciśnienia wywołanego pokrywą lodową. Ale jeśli pod 3-kilometrową warstwą lodu, bez dostępu światła, na Ziemi żyją drobnoustroje, jest życie, to czyż pod lodami południowej czapy polarnej Marsa też w jeziorze są drobnoustroje? Jest tam życie? No, między innymi tego chcielibyśmy się dowiedzieć. Mars nie przestawał ludzi fascynować przez wieki, chociażby dlatego, że jego blask co 2 lata rośnie, potem znowu maleje, potem znowu rośnie. I wtedy, kiedy jego jasność jest największa, zakreśla na niebie tą swoją charakterystyczną pętlę. No to jest moment, kiedy właśnie jest w opozycji. Uczeni próbowali ten fenomen wyjaśnić przez całe wieki. Jeden z nich, Tycho Brahe, dla wyjaśnienia zmian blasku Marsa wymyślił nawet własną koncepcję Układu Słonecznego, którą teraz Państwo oglądacie.
aby ją udowodnić, obserwował przez ponad 20 lat, prawie 21 lat Marsa, mając doskonałe instrumenty jak na tamten czas, był w stanie wykonać dokładne pomiary kątowe z dokładnością jednej minuty łuku. Czyli to jest mniej więcej kąt, pod jakim widzimy łebek szpilki z odległości metra. Na tym obrazku widzimy tutaj, że w centrum Układu Słonecznego Brahe umieścił Ziemię, wokół której krąży Księżyc i Słońce. Natomiast reszta planet krąży już wokół Słońca. Dzięki temu rzeczywiście Mars musiałby się znajdować co pewien czas bardzo blisko Ziemi. No i tak wyjaśnił zmiany jasności tej planety. Kiedy Brahe umarł, jego cały dorobek ponad 20-letnich obserwacji Marsa przejął jego uczeń Johannes Kepler. Ten przestudiował obserwacje Marsa i po długich rozmyślaniach i skomplikowanych obliczeniach doszedł do wniosku, że jednak Kopernik miał rację. Wszystkie planety krążą wokół Słońca. Ziemia też. Do modelu Kopernika jednak trzeba było wprowadzić pewne poprawki, a mianowicie takie, że orbity nie są idealnymi kołami, ale mają kształty eliptyczne. Nieznacznie odbiegające od okręgów, ale jednak eliptyczne. Po drugie, zauważył, że gdybyśmy połączyli planetę i Słońce liną, to ta lina będzie zakreślać równe pola w równych odstępach czasu, niezależnie od tego, gdzie znajduje się planeta. No i tam ostatnie jego spostrzeżenie to, że iloraz kwadratu okresu obiegu planety i trzeciej potęgi jej średniej odległości jest wielkością stałą. Trzy prawa Keplera. Żeby udowodnić to drugie prawo, czyli o stałej prędkości polowej, wymyślił nawet pewien sposób sumowania, który dał podstawę dzisiejszym całkom. Można powiedzieć, że w dużej mierze Kepler jest twórcą rachunku całkowego. Był niewątpliwie geniuszem. Między innymi Kepler przewidział, że Mars powinien posiadać dwa księżyce. Nie wiadomo, jak do tego doszedł. Jakaś wiedza a priori. W każdym razie po raz pierwszy te dwa księżyce zobaczył w 1877 roku Asaph Hall i otrzymały odpowiednie dla Boga wojny nazwy Phobos i Deimos, czyli tak jak nazywały się konie Aresa, groza i strach. W porównaniu do ziemskich księżyców to są drobiny. Dłuższa oś Phobosa, oglądamy teraz oba księżyce na obrazku, ma 27 km. Jego odległość od powierzchni jest niemal równa średnicy planety, czyli jest bardzo blisko. To powoduje, że jego okres obiegu jest krótki, wynosi nieco ponad 11 godzin, więc w ciągu jednej doby dwa razy go zobaczymy na niebie, gdybyśmy mieszkali na Marsie. Natomiast drugi księżyc, Deimos, jest nieco bardziej odległy. Jest też mniejszy, średnica to jest 15 km. Obiega Marsa w nieco ponad 30 godzin. Bardzo powoli się porusza. Praktycznie jego ruch na niebie jest tylko nieco szybszy niż okres obrotu planety. W związku z tym, jak już wzejdzie, to nad horyzontem jest praktycznie przez 3 marsjańskie dni, aż znowu się schowa pod horyzontem. W tym samym roku, w którym Asaph Hall odkrył księżyce Marsa, niejaki Giovanni Schiaparelli dostrzegł na powierzchni Marsa długie, proste struktury, które nazwał kanali. No i tak rozpoczęła się era Marsjan, czyli zielonych ludzików. No bo skoro na Marsie są kanały, to ktoś je musiał zbudować. I ta realność istnienia cywilizacji na czerwonej planecie miała swoich zwolenników jeszcze na początku XX wieku. Jednym z nich był Percival Lowell. W celu obserwacji Marsa zbudował nawet w Flagstaff w Arizonie własne obserwatorium i kreślił szczegółowe mapy kanałów.
Teraz oglądamy mapę Lowella. Jak widać, jest bardziej szczegółowa od tej wcześniejszej, stworzonej przez Schiaparellego. Nadał nazwy tym kanałom. Nie wiadomo, jak on je widział. W każdym razie inni obserwatorzy ich nie byli w stanie dostrzec. Wszelkie wątpliwości zostały wreszcie rozwiane, kiedy w 1965 roku do Marsa zbliżyła się sonda Mariner 4 i na zdjęciach przesłanych przez sondę nie ma kanałów. W latach 70. XX wieku coraz doskonalsze sondy leciały w stronę Marsa. Przez coraz doskonalsze aparaty wykonywano coraz bardziej szczegółowe zdjęcia, aż okazało się, że kanały na Marsie są. Właśnie je oglądamy. Nie są jednak wytworem obcej cywilizacji, mają raczej pochodzenie naturalne. Prawdopodobnie są to koryta wyschniętych rzek. No, sami Państwo mogą ocenić, czy są to dendryty wyschniętych rzek, czy nie, chociaż na zdjęciu trudno to rzeczywiście rozpoznać. Jakieś podobno 4 miliardy lat temu, w czasie wielkiego bombardowania, kiedy na wszystkie planety spadały co chwilę planetoidy i inne planetozymale, uwalniane przez te ciała gazy i woda stworzyły wokół Marsa atmosferę, tak się sądzi, dosyć bogatą w parę wodną. Na powierzchni występowały zbiorniki wodne, płynęły rzeki, no i właśnie to są pozostałości po tym czasie. Być może wtedy nawet na Marsie kwitło życie, ale to wszystko zniknęło po 1 miliardzie lat, więc od 3 miliardów lat Mars już jest taki, jak w tej chwili oglądamy. To oczywiście teoria, być może jest w niej sporo prawdy. Chcemy się tego dowiedzieć i stąd ciągle wysyłamy na Marsa kolejne roboty. Ale wracając jeszcze do czap polarnych, to nie jedyne elementy z takiej kriosfery Marsa. Bowiem okazało się, i to nie tak dawno, że na czerwonej planecie występują także mniejsze masy lodowe, które do tej pory znaliśmy tylko z Ziemi, a mianowicie lodowce. Pomiary radarowe wykonane w ostatnich latach przez radar SHARAD, zainstalowany na sondzie Mars Reconnaissance Orbiter, potwierdzają, że na Marsie występują lodowce lodu wodnego. Oczywiście nie powinny istnieć, bo przy tak niskiej temperaturze, że rzadkiej atmosferze, tak małym ciśnieniu, w zasadzie ten lód wodny nie powinien się tam znaleźć. W ogóle woda nie powinna się tam znaleźć w stanie płynnym. Lodowce mogą wystąpić, jeżeli są przykryte zwałami skał, bo wtedy są odizolowane od powierzchni, od atmosfery i wtedy rzeczywiście mogłyby przetrwać. Ja zacytuję tutaj jednego człowieka. To jest Jack Holt, geofizyk z Uniwersytetu w Teksasie w Austin. To jest autor badań z udziałem właśnie tego radaru SHARAD. Mówi tak: byłem zaskoczony tym, że na radiogramach lód wygląda na tak czysty oraz tym, że zewnętrzna pokrywa jest tak cienka. Czyli te lodowce są jedynie przykryte cienką warstwą jakiegoś gruzowiska, pyłu, a to wystarczy jako izolacja od już atmosfery samego Marsa. Więc lód jest na Marsie dość powszechny. I został odkryty, wbrew pozorom, już dość dawno temu. Otóż wtedy, kiedy na biegunie północnym wylądowała, biegunie północnym Marsa, wylądowała sonda Phoenix. W zasadzie była to mała koparka z kamerą. Bez kół, nie mogła się poruszać, wylądowała w jednym miejscu. No i wszystko, co zrobiła, to wykopała pod sobą trochę gruntu. Nie mogła się zagłębić za bardzo. Państwo teraz oglądają zdjęcia właśnie Feniksa. Widać, że pod nią tam został wybrany grunt i po kilkudziesięciu centymetrach w zasadzie dokopała się do lodu, wodnego lodu. Ale najciekawsze jest to, że na karoserii tego lądownika, kiedy zaczęła zapadać zima na północnej półkuli, pojawiły się stróżki wody.
To widzimy w powiększeniu na jednej z podpór zamarznięte krople spływającej wody. To niesamowite, że woda może wystąpić na Marsie. Wiemy, że w tak rzadkiej atmosferze musi to być woda zasolona. Prawdopodobnie na Marsie występuje to w postaci kwasu nadchlorowego. Czyli to, co oglądamy, to nie jest czysta woda, to jest roztwór kwasu nadchlorowego. Takie mamy przypuszczenia. Trzeba by to jednak zbadać na miejscu. Ale woda jednak w stanie płynnym jest. A jak zbudowany jest Mars w środku? Popatrzmy na ten schemat. Jest jak każda planeta typu ziemskiego, zaopatrzona w jądro, w płaszcz i w skorupę. Przy czym aktualne modele wnętrza Marsa zakładają, że jądro ma około 1500 km średnicy, składa się głównie z żelaza i około 15% z siarki, a nie tak jak na Ziemi na przykład z żelaza i niklu, czyli ma mniejszą gęstość. Ta siarka występuje głównie jako siarczek żelaza. Jest ono częściowo płynne i ma dwukrotnie mniejszą gęstość niż materiał jądra ziemskiego. Jądro otoczone jest krzemianowym płaszczem, a zewnętrzna warstwa, czyli skorupa, ma grubość około 50 km, średnio 50 km. Na Ziemi ona jest znacznie cieńsza. Maksymalnie na Marsie ta skorupa dochodzi do grubości 125 km. No i Mars, tak jak każda planeta, ma pewien problem do rozwiązania, a mianowicie jak odprowadzić ciepło z wnętrza. I to nie tylko to ciepło, które tam zostało sprzed 4,5 miliarda lat, kiedy tworzyła się ta planeta, ale także to, które tworzy się na bieżąco na skutek rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Znamy trzy metody schładzania planet. To jest wulkanizm, to jest przewodnictwo litosfery i to jest tektonika płyt. Z planet grupy ziemskiej tylko w zasadzie Ziemia posiada płyty tektoniczne, które topią się z jednej strony, a odtwarzają z drugiej. I tworzą jak gdyby płyn chłodniczy, który wyprowadza ciepło z wnętrza planety. To chyba najskuteczniejszy sposób schładzania planety. Ziemia wspomaga się jeszcze trochę wulkanizmem. Mars wybrał inną metodę, to prawdopodobnie związane jest z jego rozmiarami, znacznie mniejszymi niż Ziemia, a mianowicie wybrał przewodnictwo litosfery, co spowodowało, że zewnętrzne warstwy bardzo szybko ostygły i Mars nie ma płyt tektonicznych, jest jakby ubrany w jedną skórę. To powoduje pewne problemy. W geologii Marsa, powinniśmy powiedzieć w areologii, no bo skoro grecka ziemia to gea, czyli wszystko, co jest z tym związane, to geologia, to na Marsie grecka nazwa ares, czyli areologia, ale to rzadko używana nazwa, bardziej w publikacjach science fiction niż w naukowych. Częściej używa się jednak geologii Marsa, chociaż to trochę dziwnie brzmi. Otóż Mars ostygł na powierzchni, ale w środku tam cały czas trwały i chyba jeszcze trwają różnego rodzaju procesy, które spowodowały napinanie, wypiętrzanie tej skóry, która jest na nim utworzona. Na Marsie mamy największe wulkany w Układzie Słonecznym. Nigdzie nie spotykamy takiego, jak mówią geolodzy, wygniatania ku górze, jak w przypadku Marsa. Największe wzniesienie, jakie tam spotykamy, które ma średnicę około 5000 km, to Syria Planum, ona jest wypiętrzona około 7 km nad średnią wysokość Marsa. Czyli jest to taki wulkan niezbyt wysoki, jak na Marsa, który ma wulkany sięgające 25 km wysokości. Ale jeśli chodzi o powierzchnię, to rzeczywiście jest imponująca. I właśnie te wygniatanie ku górze spowodowało,
że w końcu skorupa Marsa nie wytrzymała i pękła. I to, co widzimy, czyli tak zwany wąwóz marinerów, to największa szczelina w Układzie Słonecznym, jaką możemy zaobserwować na Marsie. To po prostu blizna, pęknięcie w skorupie. Gdyby miał płyty tektoniczne, zalałoby się to lawą i zabliźniło tutaj. Nie ma o tym mowy. Działalność wulkaniczna Marsa praktycznie nie ustała do dzisiaj. Mogą o tym świadczyć pewne zjawiska, które są obserwowane na powierzchni, to już od dawna. Ja tu jeszcze może wrócę do historycznych danych. Na przełomie XIX i XX wieku dwukrotnie obserwowano jasną plamę, która utrzymywała się przez kilkadziesiąt minut na powierzchni planety. Japoński astronom Saheki w 1937 roku dostrzegł jasne plamy widoczne przez wiele minut. Jedną w pobliżu krateru Edom, a drugą w rejonie Tirchonius Lacus, to nazwy nadane pewnym utworom na powierzchni Marsa. Natomiast w 1956 roku amerykańscy astronomowie Petit i Richardson zaobserwowali rozbłysk na powierzchni Marsa. To mniej więcej w okolicach pustyni Ausonia. Nieco później w tej okolicy pojawił się widoczny przez 30 minut obłok. Europejska sonda Mars Express sfotografowała na północnym biegunie Marsa pola stożków wulkanicznych, które powstały niedawno. Widać więc, że jakieś procesy wulkaniczne ciągle na Marsie występują. Chyba że to Marsjanie rozpalają co jakiś czas ognisko, co też, ale musiałyby to być duże ogniska. W sumie dochodzimy do sedna. Tak naprawdę ciągle szukamy Marsjan. A właściwie robią to za nas wysłane na Marsa roboty. Jeden z ostatnich, Curiosity, poprzednik obecnego, w zasadzie bliźniak Perseverance'a, odkrył niezwykle duże ilości metanu w atmosferze Marsa. Ta informacja może umknęła niektórym, ale to bardzo ważna informacja. Takie ilości gazu mogą powstawać na skutek istnienia jakiegoś procesu metabolicznego, czyli musiałoby to wskazywać na istnienie życia na czerwonej planecie. Na Ziemi metan jest produkowany przez żywe organizmy. Jego obecność na Marsie w takich ilościach może wskazywać, że na tej planecie życie istnieje także obecnie, albo nie tak dawno jeszcze istniało. A jeśli życie było już dawno temu, jak mówi tamten wcześniej przeze mnie wspomniany model, że życie mogło istnieć między 4 a 3 miliardami lat temu, no to skąd ten metal obecnie obserwowany w atmosferze? Trudno powiedzieć. Najnowszy łazik marsjański, Perseverance, został zaopatrzony nawet w drona. Tutaj mamy taki obrazek, który też jest pewnym fotomontażem. Po co dron? Żeby zwiększyć obszar poszukiwań, a przynajmniej sprawdzić, czy następne misje nie powinny prowadzić rekonesansu planety z powietrza. Może w końcu z lotu ptaka zobaczymy na horyzoncie rozpalone ognisko i grzejących się wokół niego Marsjan. Kto wie? Jeśli macie Państwo jakieś pytania odnośnie Marsa, na którym się absolutnie nie znam, to można zadać je na Facebooku. Ja spróbuję odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.